A teraz trochę powiem na temat stanowiska Jerycho i tego, co wiadomo na jego temat z punktu widzenia archeologii, też jak to się odnosi do Biblii i trochę też właśnie o historii tego, jak ono było badane i do jakich wniosków dochodzi kolejni archeolodzy. Samo miasto było położone w Dolinie Jordanu w pobliżu Morza Martwego. W Biblii jest właśnie opisane jako pierwsze miasto zdobyte przez Izraelitów w Kanaanie. Też właśnie według Biblii Bóg sprawił, że mury miasta runęły i to pozwoliło Izraelitom wejść i zniszczyć miasto. Następnie Jerycho stało się miastem przeklętym i był zakaz odbudowy tego miasta i ten zakaz został złamany za czasów króla Achaba. I Jerycho zostało odbudowane przez, jak mnie pamięć nie myli, Hiela. Chyba tak się ten człowiek w Biblii nazywał. I za to musiał zapłacić życiem swoich dzieci, dwóch, najstarszego i najmłodszego. Tutaj widzimy, gdzie Jerycho jest na mapie Ziemi Świętej. Tutaj jest położone. To jest taka ilustracja poglądowa, jak mogło wyglądać to Jerycho w epoce brązu, czyli mniej więcej to Jerycho, jakie Izraelici musieli zdobyć. Mniej więcej, to jest takie przedstawienie. Więc generalnie nie było to małe miasteczko, nie było to. Tak, to się nazywa Tel es-Sultan i można faktycznie tam zobaczyć dokładnie. I tak, i to stanowisko się nazywa Tel es-Sultan i ono było badane już w 1868 roku i było badane wiele razy przez wiele różnych ekspedycji. Do najważniejszych badaczy można zaliczyć Ernesta Sellina z Karlem Watzingerem, Johna Garstanga, który badał w latach 1930-36, także Kathleen Kenyon, która badała w latach 1952-58. A współcześnie badania są tam nadal prowadzone. Zaczęło się od badań Lorenzo Nigro i Niccolò Marchettiego w latach 97-2000, a od 2009 dalej Lorenzo Nigro z nowym tam współpracownikiem prowadzi badania i tam raporty się w miarę relatywnie często ukazują, można w internecie znaleźć. I też interpretacja Jerycha w kontekście archeologii biblijnej się znacznie zmieniała w kontekście czasowym. Jeszcze co bym chciał wspomnieć, że jakby przez archeologię Jerycho jest uważane za jedno z najstarszych miast świata. Jest datowane na 9000 lat przed naszą erą. No, tego nie będę komentował. Tak wyglądają ruiny Jerycha, które odkryto. I tak, właśnie na tym stanowisku odkryto warstwy zniszczeń. Koniec tego miasta rzeczywiście miał miejsce w czasie mniej więcej opisywanym przez Biblię, przy czym to mniej więcej robi bardzo dużą różnicę. John Garstang powiązał odkrycie zniszczenia miasta z wyprawą Jozuego, czyli datował to zniszczenie mniej więcej na rok 1400. Jednocześnie później Kathleen Kenyon uważała, że Jerycho zostało zniszczone 150 lat wcześniej, czyli około 1550 lat przed naszą erą. I kiedy Izraelici mieliby wchodzić do Ziemi Świętej, to nie było tam miasta, które Jozue mógłby podbić. I obecnie taki pogląd się jakby utrzymuje w tej, że tak powiem, wśród większości archeologów, że Jerycho zostało podbite 1550 przed naszą erą i według współczesnych interpretacji ruiny Jerycha były po prostu źródłem legendy, że później ludzie tam przyszli, zobaczyli ruiny i stworzyli legendę, że tam po prostu ktoś je podbił. I tak, różnice pomiędzy Kenyon i Garstangiem polegały między innymi na
innej interpretacji fortyfikacji, jakie znaleźli. Mianowicie mur znaleziony przez Garstanga był przez niego uważany za pozostałości z dwóch różnych okresów, a przez Kenyon został uznawany za ten sam wcześniejszy mur. Jednocześnie Garstang datował zniszczenie Jerycha na podstawie egipskich skarabeuszy, które znaleziono na stanowisku i były tam m.in. skarabeusze z czasów Hatshepsut, Totmesa III, czyli Tutmozisa. Nie wiem, czemu imię Tutmozis zostało przetłumaczone na polski jako Totmes, ale chyba wolę trzymać się tej wersji Tutmozis. I też Amenhotepa III, czyli to byli władcy właśnie, którzy zdecydowanie byli po 1550. Jest też wierzący archeolog, się nazywa Bryant Woods, i on też uważa, że ceramika, która jest związana z warstwami zniszczenia, przypada na około 1500-1400 przed naszą erą. Tak, tylko też wiadomo, że jeżeli jest wierzący archeolog, no to też, że tak powiem, osoby neutralne będą patrzyły z pewną dozą nieufności, jeżeli taka osoba powie, że tak uważa, że. Więc to nie jest takie proste po prostu. A jednocześnie zauważmy, że kompetentnie w temacie tak naprawdę może się wypowiedzieć tylko specjalista, który bardzo dokładnie przeanalizował temat, wszelkie pozostałości. I jakby, żeby móc sprawdzić, co taki ktoś mówi, trzeba samemu to przeanalizować i mieć jakby całą tą wiedzę, a zdobycie takiej wiedzy zajmuje dosyć długo czasu. W każdym razie, kontynuując, mury Jerycha się składały z dwóch warstw. Miasto też było na sztucznym wzniesieniu, czyli to, co mówiłem wcześniej, że Kanaanejczycy robili różne prace ziemne. Istniał tam właśnie mur zewnętrzny i wewnętrzny. I też mur miał nie tylko funkcję defensywną, ale też częścią pracy muru było utrzymywanie tej skarpy, żeby miasto się nie zapadło. Według tekstu biblijnego, właśnie według Bryanta Wooda, należy przetłumaczyć ten tekst jako to, że mury spadły poniżej samych siebie. I właśnie jak się przyjrzymy raportom ze stanowiska Jerycha, to tam widać, że te mury się faktycznie zapadły. Co ciekawe, Dolina Jordanu jest często nawiedzana przez trzęsienia ziemi ze względu na swoje położenie i zniszczenie tych murów też może być związane z trzęsieniem. Akurat trzęsienia to jest taka rzecz, która często jest niedoceniana jako czynnik niszczycielski, a też często trzęsienia niszczyły różne rzeczy. To jest inna propozycja, jak to Jerycho mogło mniej więcej wyglądać w tym czasie epoki brązu. Czy w tych wieżyczkach takie jakieś mieszkania mogły być? To znaczy mieszkania. Bo w murze mieszkała Rahab, nie? Rahab w murze, tak. Czy być może, że dom był po prostu dobudowany do muru? Jakiś okno musiał wystawać z muru, nie? Tak, znaczy mógł wystawać, a z tym właśnie przestrzenią muru to też różnie mogło być, bo zależy jak mur był skonstruowany, ale tak, mógł przylegać, a mogło też to Tam wyglądać 10 trochę metrów inaczej. szerokości zdaje się jest, nie? Więc to gdzieś tam szerokie były na górę te mury, nie? W ogóle. No tak, były szerokie, więc no wiadomo, Teoretycznie. trzeba było wykorzystywać przestrzeń jak się dało. No właśnie. To jest z kolei propozycja, jak to właśnie mogło wyglądać, jak te mury mogły wyglądać, że się zapadły i że właśnie Izraelici mogły wejść. To jest taka właśnie propozycja interpretacyjna, jak to mogło wyglądać. A to jest zdjęcie z wykopalisk. O, widzę, że mi ucięło odnośnik. Tak, no więc Jerycho to jest właśnie takie miejsce dużej debaty, bo jakby wiele środowisk ewangelicznych właśnie nie chce uznać tej daty 1550, jednocześnie dla wielu innych środowisk ta data 1550 jest też korzystna, więc też będą o nią walczyć. Więc na pewno jest to miejsce, gdzie może dojść do różnych sporów, nie tylko naukowych, ale też ideologicznych, więc też
tak to niestety wygląda. W każdym razie, co dalej? Odnaleziono w Jerychu pozostałości pałacu datowanego na IX wiek przed naszą erą. I w tej materii archeologia jest zgodna z Biblią, bo właśnie pamiętamy, że w czasach Achaba Jerycho zostało odbudowane i rzeczywiście są pozostałości... Tak, to jest IX wiek. Są pozostałości czegoś, co prawdopodobnie mogło być tym. Innym miastem, jakie Izraelici zdobywali w księgach Jozuego zaraz po Jerychu, jest Aj. I jeśli chodzi o to stanowisko, które jest powszechnie interpretowane jako Aj, to jest ono uznawane za zniszczone kilkaset lat wcześniej, przed czasami Jozuego. I jest to kolejny argument dla tej teorii, że ruiny to było źródło legendy o Jozuem i podboju. Więc tutaj z kolei elementem debaty jest identyfikacja. Jakie stanowisko jest poprawnym Aj? Bo wiadomo, że jeżeli złe stanowisko jest uznane za Aj, no to to nie było Aj. I wnioski będą zupełnie Aj, Aj. Tak, Aj, Aj, dokładnie. Jeśli Aj był ruinami, to jak na ruiny dość dobrze walczyło. A to legenda. Aha, a to jako legenda jeszcze lepiej. Tak, no to to trochę wspomniałem właśnie o Jerychu i o Aj. Chciałbym móc powiedzieć o tym coś więcej, ale żeby móc się wypowiedzieć i czegoś właśnie nie wymyślać, to rzeczywiście musiałbym naprawdę poświęcić na to dużo czasu. Czasy sędziów i Izrael przed utworzeniem państwa. Jest to okres, o którym wiadomo relatywnie niewiele, ale postaram się powiedzieć to, co wiadomo. Stela Merenptacha. Wspominałem o niej na pierwszym wykładzie. Jest to inskrypcja, która opisuje sukcesy militarne faraona Merenptacha. Jest datowana na drugą połowę XIII wieku przed naszą erą, bardziej nawet na końcówkę. Jest to jedyna pozabiblijna wzmianka o Izraelu na przestrzeni około 300 lat, że jest właśnie pod koniec XIII wieku przed naszą erą, a następna jest dopiero w IX wieku przed naszą erą, czyli około 300 lat różnicy. W tej wzmiance Izrael jest opisywany jako niepaństwowy naród, czyli jest to naród, a jednocześnie jest niepaństwowy. I tam nie mam tego tutaj wszystkiego wypisywanego, ale jest to jakby poparte dosyć rzetelną interpretacją różnych tam symboli egipskich, tego jak to zostało napisane, więc raczej tutaj nie ma żadnej dyskusji, że tak było. Na Wikipedii też jest to bardzo dobrze opisane. Tak. Tak. I co teraz w związku z tą stelą Merenptacha? Jest to zabytek, którego znaczenie często się próbuje się minimalizować. Właśnie też między innymi o tym wspominał archeolog, o którym wcześniej wspomniałem, Amichai Mazar, bo ta inskrypcja nie pasuje do poglądu o dużo późniejszym pojawieniu się Izraela. Jednocześnie w tym czasie trwa władza Egiptu nad Kanaanem, czyli tak zwana egipska dominacja, i terytorium jest w dużej części podzielone właśnie między kanaanejskie państwa miasta, z którymi ten Merenptach też walczył, bo tam jest nie tylko Izrael, ale też właśnie różne inne cele militarne, które Merenptach pokonał. No i jeszcze właśnie też taka rzecz, na którą zwrócił uwagę pan Mazar, że jest to pierwsza pozabiblijna wzmianka o Izraelu w historii i od razu chcą w niej zniszczyć Izrael. Więc no, znając historię tego narodu, jest to takie nie, no takie trochę smutne, bym powiedział. I co tam... Tak, dość typowe. Nic się nie zmieniło po 3000 lat. Tak ta stela wygląda. I co tam jest napisane? Książęta leżą na twarzach, mówiąc: litości. Nikt spośród dziewięciu łuków nie podnosi swojej głowy. Spośród spustoszenia dla Tehenu. Hatti jest uspokojony. Splądrowany jest Kanaan z wszelkim złem. Uprowadzony Aszkelon. Pochwycony Gezer. Janoam uczyniony jak nieistniejący. Izrael jest zrujnowany. Nie ma jego nasienia. Hurru stała się wdową dla Egiptu. Wszystkie ziemie razem są one uspokojone. Każdy, kto był niespokojny, został związany. Czyli tak
taka jest pierwsza. Tak, no nie wiadomo oczywiście na ile było to rzeczywiste sukcesy, a na ile była to wyobraźnia faraona, bo to wiadomo, propaganda i tego typu sprawy, ale jest taki opis i na pewno jest to bardzo ważne odkrycie dla archeologii biblijnej. Przy czym jeszcze jaka jest koncepcja, jak to interpretować? Pomysł jest taki, że opisywany Izrael w tej steli był innym Izraelem niż ten biblijny. Taki jest pomysł, jak to wytłumaczyć. No właśnie na podstawie tego, że nie ma innych wzmianek przez taki czas, tak długi czas między innymi. W każdym razie jednak jest to świadectwo wczesnej obecności niepaństwowego narodu Izraela w Palestynie i też w takiej sytuacji, jaka jest opisana w Księdze Sędziów, czyli był to jednak niepaństwowy naród, który tam żył. Kolejna ciekawa rzecz a propos ksiąg Jozłego i sędziów. W księgach tych, na przykład w Jozłego 12, są listy miast, które zostały podbite przez Jozłego. Jedna ciekawa rzecz jest taka, że ona przypomina listy państw czy też miast zniszczonych przez Egipcjan od XIII wieku przed naszą erą. Kolejna uwaga do tego okresu jest taka, że właśnie pomiędzy państwowymi miastami tego czasu żyły inne społeczności, czyli tak zwani habiru, którzy nie byli obywatelami tych państw miast i się na nich skarżono. Byli też tak zwani szasu, którzy są znani z tekstów egipskich. Były to półnomadzi na obszarach pustynnych dookoła Izraela. Również księgi sędziów i Jozłego podają terytoria, które nie zostały podbite przez Izraelitów. Na przykład sędziów 1:27-35, Jozłe 13. Terytoria nie podbite przez Izrael. I co jest ciekawe, że właśnie wiele z tych miast, które zostały na tej liście niepodbitych, rzeczywiście były tam później prowadzone wykopaliska i na większości z nich, oprócz jednego, kultura kananejska była kontynuowana przez XII-XI wiek. Zdaje się, że jedynym miastem, które tam im się nie zgadza, jest chyba Taanak, że ono zostało zniszczone, zdaje się, wcześniej, że to im się nie zgadza, ale właśnie na przykład Megiddo czy Bet-Shean to się właśnie zgadza. Wiele z tych miast właśnie się zgadza. A jednocześnie wiele z miast, które były wzmiankowane jako zniszczone, zostały zniszczone. Na przykład Lachish albo Hazor. No i częściowo też bywało tak, że nastąpiła tam przerwa w zamieszkaniu. To jest takie ciekawe i to jest akurat z tymi listami miast podbitych, niepodbitych rzecz, która też jest nawet uznawana przez takich archeologów bardziej minimalistycznych, którzy uważają, że jest to jakieś odległe wspomnienie, które się dobrze zachowało. Kolejna rzecz a propos tego okresu, osadnictwo izraelskie. Po wojnie sześciodniowej w roku 67 odkryto na tych terenach, które Izrael wtedy zajął, około 250 nieznanych wcześniej stanowisk i były one zakładane od zera. Wiele z tych stanowisk to były niewielkie osady i te stanowiska są właśnie interpretowane często jako Izraelici albo proto-Izraelici z okresu sędziów. I co jest też ciekawe, że w Księdze Jozłego jest werset do Efraima, żeby wycinali lasy i te terytoria rzeczywiście były zalesione w okresie brązu, a zarazem były słabo zaludnione, więc to jest takie świadectwo prawdopodobnego osadnictwa izraelskiego w tym czasie. To jest mapka stanowisk z tego czasu. Tutaj nie będę się nad nią dłużej zatrzymywać. Dalej, kolejna rzecz, gdzie można trochę porównać Biblię z archeologią. Są to wieże w okresie sędziów. Mianowicie w Księdze Sędziów można właśnie często przeczytać o tym, że jakieś miasta miały swoje wieże i
Takie wieże mniej więcej z tego okresu znane są też z odkryć archeologicznych, na przykład z Gilo, które nie jest biblijnym Gilo, tylko zostało tak zidentyfikowane przez pomyłkę. Ta wieża miała 11 na 11 wymiary podstawy i też była właśnie w mieście, które było tam budowane od zera. To było niewielkie stanowisko na południe od Jeruzalem i mogła to być forteca na wypadek ataku na przykład z Jeruzalem, które było we władaniu Filistynów, Kananejczyków. Mi się wkradło kilka literówek. Kolejna rzecz, która jest dosyć ciekawa dla tego okresu, to zniszczenie Shiloh. Shiloh jest uważane za wczesne centrum kultowe. W Biblii możemy poczytać właśnie o Shiloh. I zniszczenie tego stanowiska nastąpiło w XI wieku przed naszą erą, czyli okres właśnie taki jak w Biblii mniej więcej, trochę przed powstaniem państwa izraelskiego. Zniszczenie Shiloh było czymś, co też się bardzo odbiło jakby na Izraelitach, bo jednak kilka razy można o tym poczytać w tekstach biblijnych, nawet dużo późniejszych, na przykład w Księdze Jeremiasza. I co do tego stanowiska, to nie znaleziono tam pozostałości kultowych, ale stanowisko to też zostało mocno zniszczone przez erozję i późniejsze warstwy. Jednocześnie są tam pozostałości kultu z wcześniejszego okresu, czyli z okresu kananejskiego, więc też w czasach Samuela to już mogło być miejsce zwykłego w tradycji. No i to jest takie miejsce, które się uznaje, że faktycznie że tradycja biblijna jest bardzo jakby celna, jeśli chodzi o Shiloh, że było tam jakieś centrum kultowe czy tego typu miejsce i zostało zniszczone w XI wieku przed naszą erą i później jakby to się zachowało bardzo i bardzo mocno odbiło na świadomości Izraelitów. To są ruiny tego miejsca. Jeszcze jedną ciekawą rzeczą jest tak zwany ołtarz Jozuego odkryty na górze Ebal. Stanowisko odkryte przez Adama Zertawa i on to, co odkrył, identyfikował właśnie z ołtarzem opisanym w Księdze Jozuego w rozdziale 8. Jednocześnie jest to stanowisko datowane na XIII wiek przed naszą erą, czyli czas steli Merenptacha. Była to owalna konstrukcja w najwyższym miejscu stanowiska, gdzie też znaleziono kości zwierząt. Jedni interpretują to jako właśnie jakiś ołtarz czy coś właśnie związanego z kultem, inni jako wieżę strażniczą. No jest to generalnie znalezisko ciężkie do interpretacji i też ciekawe, że te kości tych zwierząt, które znaleziono, to wszystkie były kości zwierząt czystych. Nie było kości świni, były raczej baranki i koziołki. Nie było jakichś świni, czy nie wiem, czy kreta, czy czegoś innego. No to jest. To jest dość takie mocne. To jest mocne, ale też akurat Kananejczycy też akurat nie za bardzo lubili świnie, więc bardziej Filistyni. Świnie, psy to Filistyni, nie wiem, przysmak, ale Izraelici i Kananejczycy to tak nie bardzo. Tak, no takie są. No trudno do końca określić, co to było. Może to był ołtarz, może to była wieża. Jest to jedna z bardziej takich zagadkowych odkryć. Jest opisane, że jest pochylnia, także Więc nie mówię, że nie. Po prostu jest to takie coś, że sprawia jakby trudności interpretacyjne. Może to było to, może to było. No, trudno powiedzieć. To jest taki widok na góry Ebal i Gerazim, tam gdzie Izraelici mieli do siebie krzyczeć w księgach mojżeszowych błogosławieństwo i przekleństwo, sychem pomiędzy nimi, taki ładny widok, jak to wyglądało.
No i to jest właściwie tyle na temat Izraelitów w okresie sędziów. No właśnie, jak mówiłem, tej wiedzy na ten temat nie ma zbyt dużo, a wiele zagadnień właśnie pozostaje tajemnicą dla tego okresu. Chciałbym powiedzieć coś więcej, ale no niestety nie jestem w stanie. Teraz chciałbym troszkę omówić zjawisko, które nastąpiło właśnie około roku 1200 przed naszą erą, a mianowicie był to koniec cywilizacji epoki brązu. Był to jeden z największych znanych upadków cywilizacji w historii i dotyczył on wielu różnych cywilizacji, około 8 cywilizacji, które były albo zniszczone, albo bardzo mocno osłabione wskutek tego, co się wydarzyło. A dlaczego też to jest ważne? Między innymi dlatego, że upadek cywilizacji bardzo często pozwala na pojawienie się różnych nowych bytów politycznych i trochę później pojawiło się właśnie bardzo dużo nowych bytów na tych terenach, między innymi Izrael, Filistyni, Aramejczycy, no naprawdę dużo nowych bytów politycznych. To jest właśnie bardzo ciekawe zjawisko. Zazwyczaj upadek dotyczy na przykład jednego społeczeństwa, a z kolei koniec epoki brązu to był koniec bardzo wielu społeczeństw na dosyć dużym obszarze terytorialnym. Tutaj jest mapa, która mniej więcej przedstawia miejsca zniszczeń czy bitew w tym czasie, jak również niektórych ludów czy ludów morza. No to był okres naprawdę wielkiego chaosu i zniszczenia. Widzimy też Aszkelon czy Hazor. Naprawdę duże zniszczenie na dużym obszarze. W Biblii tego wydarzenia wydaje mi się jakoś bardzo wyraźnie nie widać, ale było to coś, co też myślę miało wpływ na to, jak później historia się potoczyła. Też w bardzo długofalowej perspektywie, bo koniec imperiów oznaczał też możliwość rozwinięcia się wielu małych królestw, które nie miały jakiejś później siły imperialnej, która by je mogła tak łatwo zniszczyć przez wiele set lat, więc to też miało duże znaczenie dla dalszego rozwoju historii. Tutaj jest jeszcze jedna mapka podobna, która pokazuje zasięg zniszczeń, czyli widzimy duży obszar. O, jest też na tej mapce Troja, jakby zniszczenie Troi też się uważa za część tej klęski. Więc widzimy bardzo dużo miast na bardzo dużym obszarze. Egipt przetrwał, ale został osłabiony. Które cywilizacje zostały zniszczone lub osłabione? Cywilizacja egejska, czyli Grecja, Asyria, Babilon, Chetyci, Mittani. Jest to imperium, które jest współcześnie dosyć nieznane, ale ono było bardzo znaczące w tamtym czasie. Możliwe też, że akurat o tym nie wspomniałem, ale że Mittani są wspomnieni w Księdze Sędziów. To jest ciekawa rzecz, ale nad tym też musiałbym trochę dłużej posiedzieć, ale możliwe, że tam są. Kananejczycy, Egipcjanie i Cypryjczycy. Upadek ten przyniósł znaczny regres wiedzy i mamy do czynienia z wiekami ciemnymi. A myślę, że to akurat może być trochę widoczne w Biblii, że najpierw są te wielkie, wspaniałe miasta kananejskie, a jednak później nie jest już tak wspaniale i tak to wszystko nie jest rozwinięte. Przyczyny tego zjawiska są do dzisiaj tajemnicą, bo jest wiele jakby różnych przesłanek czy możliwych przyczyn, ale jednak te przesłanki, możliwe przyczyny, większość cywilizacji jest w stanie przetrwać, więc dlatego do końca nie wiadomo, dlaczego to zjawisko nastąpiło. Jedną z przyczyn, jakie się uznaje, że mogły być przyczynami tego upadku, jest pojawienie się i najazdy ludów morza. Były to różne narody, które przybyły do Egiptu z morza i starały się podbić Egipt i tam osiedlić. Zostali oni odparci i pokonani przez faraonów. Nie wiadomo do końca, skąd większość z tych ludów przybyła, a wiele nazw, które są z nimi związanych, może pochodzić nie od miejsc, z których przybyli, ale od miejsc, do których przybyli po tym, jak zostali odparci. Więc to nie jest takie proste powiedzieć, skąd oni się wzięli.
I są oni przedstawieni też właśnie na źródłach egipskich, właśnie na reliefie z Medinet Habu. To jest ten relief, tak to wyglądało. Widzimy właśnie faraona, który walczy z najazdem z morza i lądu. Widzimy wielką bitwę. Chodzi bardziej o Filistyńczyków, nie? Filistyni to jest jedyny z ludów morza, który jest w miarę pewnie zidentyfikowany. Bo tak już mówiąc dalej, w skład tych ludów morza wchodzili właśnie Filistyni, czyli Peleset. A oprócz tego właśnie było kilka innych narodów, na przykład Szardana, mogli to być ludność, która przybyła z albo do Sardynii. Danuna to mogli być Achajowie, czy Szekelesz to mogli być Sycylijczycy. Tych interpretacji jest dużo i to jest jednak zagadka, tak skąd oni się wzięli. W każdym razie to była jedna część tego wielkiego zamieszania, jakie się wtedy działo na świecie. O Filistynach jeszcze dzisiaj będę mówił, więc do tego wrócę. Inne możliwe przyczyny to wystąpienie schematu susza, głód, ruch ludów morza, zamieszanie, walki, odcięcie szlaków handlowych i upadek. I znowu jest to prawdopodobne, ale znowu jakby to się wydaje trochę zbyt proste, żeby to wytłumaczyło cały upadek cywilizacyjny właściwie świata bliskowschodniego. Bo większość tych klęsk ma miejsce, ale jednak nie prowadzi do upadku cywilizacji, więc to jest takie skomplikowane. Jeśli chodzi o suszę, to różne dowody, na przykład z analizy pyłków z różnych miejsc w tym czasie, faktycznie wskazują, że panowała długotrwała susza i że klimat się faktycznie pogorszył. Jest to znane i właśnie z różnych badań pyłkowych, czyli palinologii, z kilku różnych miejsc i także z źródeł tekstowych, na przykład z archiwum w Ugaric, gdzie około tego czasu wspomniany jest głód. Jak też wspomniane są inwazje z morza, tylko nie wiadomo, kto był najeźdźcą. Właśnie najazdy to jest inny element tej całej układanki zniszczenia cywilizacji z tego okresu. Właśnie między innymi pałac w Hazor został zniszczony mniej więcej w tym okresie. I archeologicznie nie wiadomo przez kogo. Jest około 5 kandydatur, kto mógł zniszczyć, w tym właśnie Izraelici. Przy czym według jednej badaczki zniszczony został pałac, więc na przykład według niej to była wewnętrzna rebelia, więc jakby z punktu widzenia archeologii tych kandydatur jest wiele, ale Izraelici są jedną z nich. Częścią przyczyn tego kryzysu mogły także być trzęsienia ziemi. To jest właśnie jedna z przyczyn, które są często pomijane. Bo wiele stanowisk, które były wtedy zniszczone, leży w strefie aktywności sejsmicznej i w omawianym czasie wiele części trzęsień ziemi miało miejsce i też, co ciekawe, trzęsienia ziemi występują często w sekwencjach, że występuje jedno trzęsienie i jak ono nie wyczerpie całej swojej siły, to później kawałek dalej występuje następne, aż dopiero się to skończy, więc takie sekwencje trzęsień też mogły mieć wpływ na zniszczenie. I archeolodzy odkrywają niszczycielskie skutki trzęsień ziemi, więc to też mogła być jedna z przyczyn. I też taka moja obserwacja, że na przykład w Biblii trzęsienia ziemi są jedną z klęsk, które towarzyszą zagładzie apokaliptycznej, więc te trzęsienia ziemi to jest taka ciekawa, możliwa przyczyna, jedna z przyczyn kryzysu. Inną ważną rzeczą jest to, że w tamtym okresie wystąpiło coś w rodzaju globalizacji, to znaczy różne kraje były ze sobą w dosyć skomplikowanych relacjach handlowych i właśnie handel dalekosiężny był szeroko praktykowany, w tym surowców strategicznych, takich jak miedź i cyna, które były niezbędne do wyrobu brązu.
I w momencie, w którym na przykład odcięto szlak handlowy, który dostarczał cynę z Afganistanu, to wszystkie kraje, które są zależne od tego złoża, nagle zostają bez cyny i następnie bez surowców, żeby uzbroić na przykład swoją armię, czy żeby coś w ogóle wykonać. Więc odcięcie surowców strategicznych to jest dosyć poważny cios i właśnie jedna pani naukowiec, zapomniałem nazwiska, porównuje cynę w tym czasie do surowca analogicznego do dzisiejszej ropy. Czyli tak jakby dzisiaj odciąć kraje od ropy, to mniej więcej tak jakby wtedy odciąć od cyny. Tutaj jest taka mapa zależności handlowych epoki brązu dla tego okresu. Można tutaj zobaczyć różne, bardzo różne surowce. Też czasami zatopione wraki potrafią dużo powiedzieć, co takiego było przedmiotem handlu. Zdaje się, że na jednym z wraków z tego mniej więcej okresu odkryto towary z 7 z tych 8 cywilizacji, które wymieniłem wcześniej, które brały udział w upadku. Czyli jakby te zależności handlowe były dosyć duże. Tak, skomplikowane. Więc ich odcięcie uniemożliwiało normalne funkcjonowanie i dlatego no to mogło mieć duży wpływ na to, co się wtedy działo. Odcięcie od cyny, czy od brązu, mogło też być jedną z przyczyn tym, że ludzie poszukali innego surowca i jakby zaczęli stosować żelazo, które ma dużo więcej, na przykład rudy darniowe występują na dosyć dużych obszarach i po prostu żelazo nie jest tak trudne w uzyskaniu surowca jak brąz, a jednocześnie jest lepsze jakościowo. Więc też to była jedna z przyczyn, dlaczego ludzie się przerzucili z brązu na żelazo, że jak przestało być, jakby jak się zaczęły problemy z żelazem, to z brązem, to żelazo je wyparło. Wnioski są takie, że upadek całego światowego systemu miał wiele różnych przyczyn, które nastąpiły w podobnym czasie i wywołały wielki chaos i zniszczenie. Czyli jakby wiele tych przyczyn prawdopodobnie wystąpiło w podobnym czasie. I to może być właśnie coś, co chociaż trochę wyjaśni, dlaczego te zjawiska miały miejsce. Że powiedzmy, jak występuje jedna klęska, no to da się ją przetrwać. Ale jak było wiele tych klęsk naraz, to mogło spowodować chaos i zniszczenie. Tak jak w katastrofie lotniczej. Zazwyczaj musi wystąpić bardzo wiele czynników, żeby nastąpiła katastrofa lotnicza. I jednocześnie właśnie ta pustka władzy, która się pojawiła w wyniku tej katastrofy, pozwoliła na to, że pojawiło się wiele nowych narodów i sił politycznych. Między innymi w tym czasie Filistyni stali się ważną siłą polityczną, Izraelici, Aramejczycy i wiele innych. Jakby właśnie to było coś, co to umożliwiło. No bo inaczej byłyby jakieś imperia, które po prostu by to wszystko kontrolowały i by nie pozwoliły, żeby coś bez ich kontroli się tam rozwinęło. A właśnie to zniszczenie pozwoliło na to, że to się mogło wykształcić. Imperia światowe po tej klęsce przestały istnieć na kilkaset lat i także powoli znikają ze świadomości ludów Bliskiego Wschodu. Jakby wtedy dominującą siłą stały się małe albo średnie królestwa. I dopiero Asyria w IX i VIII wieku zaczyna dążyć do przywrócenia imperiów i powoli staje się odrodzonym imperium. Czyli kilkaset lat było w ogóle bez imperiów światowych w tej okolicy. Teraz chciałbym trochę powiedzieć o Filistynach. Jak czas? O, jest dobrze. Filistyni był to naród, który można uznać za arcywrogów Izraela. Bardzo, bardzo widzimy ich walki czy w Księdze Sędziów, czy w czasach Dawida.
w Biblii się właśnie pojawiają i w czasach sędziów, i w zjednoczonej monarchii Dawida i Salomona, i w podzielonej monarchii. Tam widzimy na przykład, jak Izraelici z północy już po podziale na przykład atakują jedno z miast. To takie ciekawe, że atakowali, to miasto się chyba nazywało Gibeton i to było miasto filistyńskie. I zatoczyli takie koło. Jak się zaczynała jedna dynastia, je atakowali, jak się zaczynała następna dynastia, też je atakowali. Więc to prawdopodobnie ma jakieś znaczenie. Być może, żeby na przykład pokazać, że ci królowie, którzy w tym czasie panowali, nic dobrego nie zrobili, ale to inny temat. Terenem ich zamieszkania było głównie tak zwane Pentapolis, czyli pięć najważniejszych miast. Były to Ashkelon, Ashdod, Gat, Gaza, Ekron. A jednocześnie było też wiele pomniejszych miast. Biblia przypisuje pochodzenie Filistynów wyspie Kaftor, czyli przyszli z wyspy Kaftor i jest to wyspa powszechnie uznawana za Kretę. Ta nazwa Kaftor lub Keftiu jest znana ze źródeł egipskich czy z Marii i tam jest właśnie określeniem Krety, że na przykład właśnie w Marii są dokumenty, że handlowano cyną z Kaftorem, czyli ta cyna aż z Afganistanu, aż tam na Kretę docierała. Zresztą pamiętamy, że Kreta też była jednym z tych miejsc wcześniej na tych mapach zniszczeń w epoce, pod koniec epoki brązu. A to jest przedstawienie, jak Filistyni mogli wyglądać na tym reliefie z Medinet Habu, gdyż byli jednym z tych narodów, który zaatakował Egipt w tym czasie. No, raczej trzeba było ich przedstawić w niezbyt sprzyjających dla nich okolicznościach, żeby pokazać, jaki to faraon był wspaniały. I wykopaliska dały naprawdę dużo wiedzy na temat Filistynów. Zbadano wiele z ich miast, między innymi Gat. Jest to stanowisko Tel es Safi. Jest to najważniejsze z miast filistyńskich przez dość długi okres czasu. Ja będę mówił o Filistynach właśnie w dużej mierze na podstawie stanowiska Gat, bo akurat miałem dostęp do materiałów tego naukowca, który badał Gat. On się nazywa Aaron Maeir. I też on akurat jest o tyle interesującym naukowcem, że on prowadzi blog i jakby wszelkie swoje odkrycia i to, co właśnie dopiero znalazł, tam zamieszcza bardzo na bieżąco, więc to jest akurat takie bardzo fajne podejście. Tak. Więc jak wcześniej wspominałem, około 1200 przed naszą erą nastąpił koniec znanego porządku świata, upadają imperia, państwa miasta Kanaanu też, w Libanie i w Syrii też państwa miasta zostają zniszczone, duże grupy ludzi się poruszają, nie tylko ludy morza, także wiele innych. I w Filistyni mniej więcej w tym czasie pojawiają się na terenie Palestyny. Widać to jakby i po zmianie materiału archeologicznego i też to widać właśnie dzięki reliefom z Medinet Habu. To jest mniej więcej ten czas. W związku z tym rodzi się pytanie, kim byli Filistyni w czasach Abrahama, bo pierwsza księga Mojżeszowa opisuje Filistynów za czasów Abrahama i wiele osób uznaje, że jest to albo anachronizm, albo jakiś błąd w Biblii. Jest to na pewno skomplikowany problem, który wymaga analizy i ja na dzień dzisiejszy nie mam jakiejś gotowej odpowiedzi. Jednak co bym chciał zauważyć, że ci Filistyni funkcjonują trochę inaczej niż ci Filistyni z innych ksiąg. Mianowicie ich relacje z Abrahamem czy Izaakiem są dosyć dobre. Ich sposób funkcjonowania się też różni. Ich miejsce zamieszkania jest trochę inne, występują tam tytuły władzy i wojska, które jakby później już o nich nie czytamy, więc tak jak niektórzy twierdzą, że Izrael ze steli Meren-Ptacha to był inny Izrael niż ten późniejszy, to tak ja myślę, że akurat ci Filistyni to mogli być na przykład trochę inni Filistyni niż ci, którzy przybyli około roku 1200, na przykład jakaś powiedzmy wcześniejsza fala, albo jakaś faktoria handlowa.
No trudno powiedzieć, jest to problem do analizy, ale raczej to nie byli ci sami Filistyni, którzy później mieli takie wrogie relacje z Izraelitami. No byli, jak wspomniałem wcześniej, jednym z ludów morza. Pochodzili spoza Lewantu, zostali odparci przez faraonów, ale co ciekawe, to, że się osiedlili tam w Palestynie i w Pentapolis, mogło wynikać z tego, że mogli wejść z faraonem w jakiegoś rodzaju układ i faraon po prostu mógł ich tam umieścić jako kogoś w rodzaju swoich wasali, kogoś, kto po prostu był mu poddany i w ten sposób, w jakiś sposób też zabezpieczał swoje interesy na tym obszarze i jednocześnie pozbył się problemu Filistynów na swoim terenie, więc to też mniej więcej tak mogło wyglądać. To, że Filistyni pochodzą z Krety, jest dosyć wyraźnie widoczne archeologicznie, a jednocześnie to jest w Biblii przynajmniej w kilku miejscach, w księdze Amosa, w księdze Jeremiasza, na przykład Amos 9:7b mówi tak: czyż Izraela nie wyprowadziłem z ziemi egipskiej, jak Filistynów z Kaftor, Askir, Aramejczyków? Albo w księdze Jeremiasza: a Pan zniszczy naprawdę Filistynów, pozostałość z wyspy Kaftor. To jest też ciekawe, że pozostałość z wyspy Kaftor, czyli może to jest jakieś też odniesienie do tej klęski, która się wtedy działa, nie wiem. Tak, więc Filistyni pochodzili z Krety, ale też mogło się do nich dołączyć trochę ludności z innych obszarów, to też nie jest wykluczone. A tutaj jest taka jedna z możliwych propozycji, jak ci Filistyni mogli podróżować. Akurat tego nie ma w prezentacji, ale co ciekawe, też Filistyni mogli częściowo udać się do obszarów zajmowanych przez Fenicjan i zmieszać się z Fenicjanami. Jest to jedna z możliwości. Ale ci Filistyni, jak ich znamy, to są głównie właśnie w Pentapolis, w Kanaanie. I w materiale archeologicznym tego obszaru Filistii pomiędzy końcem epoki brązu, czyli tym właśnie okresem 1200, a początkiem epoki żelaza, czyli to jest co jest po 1200, wyraźnie widać różnice w materiałach archeologicznych. Pojawiają się nowe typy naczyń ceramicznych, które są bardzo podobne do tych z Grecji Mykeńskiej, Cypru i wschodniej Turcji. Również architektura, jaka się tam zaczęła pojawiać, przypomina tą z wcześniej wymienionych obszarów, a także inne obszary życia zostały zmienione, na przykład pojawiły się nowe sposoby gotowania. A trochę powiem o filistyńskiej książce kucharskiej. Tutaj widzimy te miasta, Ekron, Gat, aż do Ashkelon, Gaza. I zwłaszcza proponuję zwrócić uwagę, gdzie były Gat i Ekron. Proszę zauważyć, że Gat jest najbardziej jakby wysunięte w stronę terytorium izraelskiego. I bardzo często też, kiedy w Biblii czytamy o relacjach izraelsko-filistyńskich, właśnie występuje to miasto Gat. To między innymi dlatego, że ono było umiejscowione po prostu najbliżej granicy. Tylko przepraszam, Filistyni troszkę wcześniej musieli tam troszkę być, jak 1200, nie? Według Biblii oczywiście. No więc właśnie o tym wspominałem, że właśnie to jest ten problem, gdzie trochę... Nie mówię o Abrahamie, tylko mówię jakby z Jozuego, gdzie jest wspominany, nie? Filistyni. Ja już wspomniałem za Abrahama. Nie? Więc dlatego to jest pytanie, jak to miało miejsce dokładnie, więc jedna z propozycji to jest właśnie to, że mogły być różne fale napływu. Ale jakby to nie jest coś, co można udowodnić archeologicznie. To jest bardziej teoria na podstawie Biblii. Ale no jest to propozycja. Tak. Archeologicznie też wtedy właśnie już można zobaczyć, że Izraelici stają się wyraźni, właśnie Stella Merem Ptacha, czy te różne nowe osady na tym terytorium Efraima. I jakby uznaje się, że
obie siły, czy Izraelici i Filistyni, zajmowali pewne sporne terytoria, albo jedni, albo w drudzy, zależnie od swojej siły. I też w Biblii można o tym poczytać, że na przykład Filistyni wygrali jakąś bitwę i wtedy Izraelici uciekli gdzieś dalej, Filistyni się tam osadzili, więc mniej więcej coś takiego miało miejsce. Jak się... Jeszcze to jest ciekawe, że Izraelici szli, jak tam mamy wspomniane, i nie mieli żadnego narzędzia. I do Filistynów szli... Tak, o tym zaraz też trochę powiem. Jak się dotychczas rozumiało Filistynów, pochodzili z Krety Mykeńskiej, podbili i zastąpili Kananejczyków na obszarze Filistii, potem powoli się asymilowali z sąsiednimi kulturami. Najpierw dominowali, później zostali zdominowani przez Dawida, Salomona i następnych królów, ale też wiele z tych punktów interpretacji uległo zmianie na podstawie jakby nowej wiedzy i nowych pomysłów. No właśnie a propos tego pochodzenia z Krety, to że nie tylko z Krety, ale też że mogli się do nich dołączyć ludzie z trochę innych terenów. A na przykład co do tych Kananejczyków, to że nie do końca wszystkich wyparli, ale że częściowo się z nimi też zmieszali. Gad. Gad jest to stanowisko Tel Es-Safi. Właśnie większość tych relacji izraelsko-filistyńskich miało tam miejsce. I właśnie Gad było najbliższe Judei. I co ciekawe, że na przykład Aszkelon czy Aszdod było wiadomo, co to za miejsce, bo jakby do dnia dzisiejszego jakby nazwa się zachowała, było wiadomo, gdzie to jest, ale bardzo ciężko było znaleźć poprawny Gad. Było kilkanaście propozycji na dość dużym obszarze terytorialnych. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak, że tak powiem, jakiś znak, że tutaj było gaz czy coś takiego w Tel Es-Safi, ale wielkość tego stanowiska, jak też analiza różnych tekstów pozabiblijnych wskazuje, że Tel Es-Safi to jest poprawny gaz, bo to było duże, bardzo ważne stanowisko. To stanowisko też doświadczyło trochę szczęścia, bo w 1899 roku był tam archeolog, który zasłynął z tego, że niszczył stanowiska i nie dawał zbyt, nie publikował nawet za bardzo zbyt dobrze tego, co tam odkrył, ale był tam przez chwilę i odszedł i dzięki temu dzisiaj mogą tam być trochę lepsze wykopaliska, lepszej jakości z nowoczesną metodologią. No wiele stanowisk zostało zniszczonych przez to, że zostało zbadanych w tamtym czasie przez niekompetentnych ludzi. To jest widok z daleka na Tel Es-Safi. Tam właśnie było to wspaniałe miasto Gad. Tam uciekł Dawid według relacji biblijnej. Goliat. Stamtąd był Goliat, tak. O Goliacie też trochę wspomnę, bo to jest bardzo ciekawe. I współczesne badania zaczęły się od około roku 1977. Tutaj nie będę już o tym opowiadał. Chyba mamy taka stolica, nie? Więc taka, no, czy jedno, tak, główne, jedno z głównych miast. Tak. To były książęta, nie? Bo to wiadomo, że z każdego, jak te mysz, jak te, była ta zaraza, to widzimy, nie? Tak, w okresie X-IX wiek miasto miało około 40-50 hektarów i było największym miastem w regionie, większym niż jakiekolwiek miasto izraelskie czy filistyńskie. I to jest też ciekawe, bo na przykład mnie często zastanawiało, jak to było, że ta Filistia była relatywnie mała, a jednak się tak dobrze trzymali, że jednak to miasto Gad było po prostu na tyle potężne, że było w stanie się utrzymać dosyć długo. Ci władcy poszczególnych miast, oni decydowali wspólnie. To widać, jak Dawid się chce do Akisa. Tak, tak, to widać. Nie chcą i koniec. Po odbudowaniu jeszcze świątyni. Zresztą to nie jest to nic nowego. No, państwa miasta kananejskie też się potrafili między sobą dogadać, jak była potrzeba. No bo wiadomo, no, w kupie siła, a jak jest pojedyncze miasteczko, no to po prostu prędzej czy później upadnie. No to jeszcze bez drasu, Heminasz. Nechemiasz, to właśnie jeszcze azdockie języki, a więc widzimy, że jest też wspominane, jest właśnie po odbudowaniu świątyni, nie? Te miasta.
Tak, jeśli chodzi o Gat, to właśnie to stanowisko się zachowało naprawdę dobrze, a jednocześnie wiele budynków z tego okresu jest tuż pod powierzchnią, dlatego że Gat zostało zniszczone w IX wieku przez Hazaela. Zjadło mi ten slajd, musiałem przez pomyłkę usunąć, ale też Hazael zastosował wtedy pierwszy w historii widoczny archeologicznie system oblężniczy, że tam wykonał różne takie masywne prace ziemne wokół tego miasta, całkowicie je odciął i dzięki temu je relatywnie łatwo zdobył. I później, po tym jak to miasto upadło, to już w zasadzie pozostało ruiną. Tam była pewna próba przejęcia tego miasta przez Izraelitów, ale ona była nieudana, bo zaraz była odpowiedź ze strony imperiów. I dzięki temu wiele budynków właśnie sprzed około 3000 lat jest zaraz pod powierzchnią i bardzo dobrze się zachowały. Tak, właśnie było to zniszczenie w rodzaju Pompeji, czyli bardzo dobre dla archeologów, bo dużo rzeczy jest w takim stanie, w jakim było w starożytności. Ciekawą rzeczą jest to, że na przykład odkryto tam materiały, które pochodziły ze Sri Lanki, na przykład gałkę muszkatałową i nie tylko, co pokazuje, jak daleki był handel dalekosiężny w tym okresie. Ceramika filistyńska. Tak jak wcześniej wspominałem, właśnie część tej ceramiki miała egejskie pochodzenie, ale z czasem pojawiały się lokalne wyroby, które nawiązywały do wyrobów lokalnych, czyli to tak bardzo wyraźnie pokazuje, że Filistyni przybyli z Krety, a następnie coraz bardziej się asymilowali z lokalną ludnością i kulturą. Jak taka ceramika wyglądała? Ona była dosyć ciekawa wizualnie, można podziwiać. To jest jedno zdjęcie. To jest jeszcze jedno. A tutaj to jest taki ptak z miasta Gat. Tak, no robili takie właśnie naczynia sobie. O Filistynach relatywnie niewiele wiadomo, jeśli chodzi o ich obrządek pogrzebowy, chociaż całkiem niedawno odkryto cmentarzysko Filistynów, co było wielką archeologiczną sensacją, bo było bardzo niewiele wcześniej grobów. Akurat tego jeszcze nie przerobiłem, że tak powiem, dokładnie, więc musiałbym na to trochę więcej poświęcić czasu. Ale jeszcze do niedawna naprawdę niewiele było wiadomo o ich pogrządku pogrzebowym. I to jest przy okazji jeden jeszcze dowód na to, że czegoś nie znaleźliśmy, nie znaczy, że tego nie ma. Że właśnie długo nie było nic wiadomo, że właściwie się zastanawiano, że może Filistyni nie mieli obrządku pogrzebowego, że gdzieś wyrzucali tych zmarłych albo spalali, rozrzucali, ale jednak pojawiło się odkrycie, które mówi o tym trochę więcej. Przy czym w Gat znaleziono kilka grobów. Jeden z tych grobów został współcześnie wyrabowany. Ci archeolodzy nawet rozmawiali z tymi ludźmi, którzy obrabowali te groby, że nawet do tego doszło. Ale część zabytków została szczęśliwie w tych grobach. Ci ludzie, którzy tam to wyrabowali, lokalnie się zmartwili, że wszystkiego nie ukradli. Że jeszcze mogliby sprzedać więcej. I ciekawa była między innymi analiza kości tych Filistynów, bo te kości pokazywali to, że Filistyni mieli jakby duże problemy ze zdrowiem, jak też mieli fatalną dietę i żyli krótko i boleśnie. Jak to powiedział właśnie pan Aaron Meir. Zresztą nie tylko oni, ale też właśnie większość ludzi w starożytności, czyli to nie było przyjemne życie. Co do ich diety, to właśnie a propos tej książki kucharskiej Filistynów, to jedli świnie i psy.
I to była rzecz, która ich bardzo wyraźnie odróżniała od Kananejczyków i Izraelitów. Brak kości świńskich świadczy zazwyczaj albo o izraelskim, ewentualnie kananejskim stanowisku. Jakby ani jedni, ani drudzy za bardzo nie spożywali świń i to widać już na tych najwcześniejszych etapach osadnictwa izraelskiego. Bardzo wyraźnie, więc to jest zwyczaj, który trwa wśród Izraelitów od tysięcy lat. Co ciekawe, na przykład na stanowiskach średniowiecznych stosuje się tą samą metodę dla badania dzielnic, dla określenia, gdzie były dzielnice żydowskie, że w innych dzielnicach są kości świńskie, ale ktoś w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że Izraelici nie jedli świń i jak znajdzie się taka dzielnica, gdzie nie ma kości świńskich, to zazwyczaj była to po prostu dzielnica żydowska, więc to jest coś, co miało zastosowanie i w archeologii starożytnej, i nawet aż w średniowiecznej. Co jeszcze ciekawe a propos świń, analiza DNA świńskiego wykazała, że do lokalnej puli genetycznej dzikich świń tamtego obszaru doszła pula europejska, co oznacza, że Filistyni sprowadzili ze sobą swoje świnie, które z czasem też zmieszały się z lokalną odmianą. Filistyni też sprowadzili nie tylko świnie, ale też rośliny, które nie były typowe dla tamtego obszaru, a część roślin używali inaczej niż lokalna ludność. Mieli też właśnie swój własny sposób przygotowywania posiłków, czyli inne paliska i naczynia, ale z czasem zaczęli przejmować część zwyczajów lokalnej ludności. Świątynia w Gat. Jest ona datowana na 11-10 wiek przed naszą erą i posiadały dwa filary oddalone od siebie o około 215 cm. W tym momencie dochodzimy do tej ilustracji, która była na tym slajdzie tytułowym, czyli na powiązaniach świadectwa ze świątyń filistyńskich i historią Samsona. Jak pamiętamy, właśnie Samson się zaparł i zniszczył dwa filary, niszcząc i zabijając dużą ilość ludzi. I właśnie te znaleziska świątyń filistyńskich, bo to nie jest tylko świątynia w Gat, ale też w Tel Kwazile, tam też znaleziono świątynię, która miała dwa filary. Jakby te odkrycia pokazują, że autor biblijny wiedział, jak wygląda świątynia filistyńska w tym czasie. Czyli jakby jest to odkrycie, które potwierdza tło historyczne historii Samsona. Jakby takie odkrycie nie może potwierdzić, czy historia Samsona miała miejsce, czy nie, ale może pokazać, że kontekst kulturowy był prawdziwy, że po prostu autor historii musiał wiedzieć, jak wygląda taka świątynia w tym czasie, czyli no musiał po prostu mieć świadectwo z tych czasów, które było rzetelne. Bo mamy Biblię Dagona, nie? Co właśnie ten... Co Arka dzieli później... O tym też jeszcze troszkę powiem, to zaraz... Spokojnie. Co ciekawe, też obok świątyni są dowody filistyńskiej działalności metalurgicznej. I tutaj wejdziemy w pewien problem, jaki ma archeologia z tą obróbką żelaza w tym czasie. O, tutaj widzimy te dwa filary, właśnie jeszcze wygląda na to, że w trakcie wykopalisk, jeszcze widzimy tutaj cały sprzęt i to są właśnie te dwa filary. To jest w Gat, tak, to jest w Gat. Możemy się nacieszyć widokiem. Już nie musimy sobie wyobrażać tylko, jak takie filary mogły wyglądać, możemy zobaczyć. A z kolei to są filary z Tel Kwazile, to jest inne stanowisko filistyńskie, czyli takie właśnie budowle, że miały te dwa filary, jakby nie były tylko domeną tylko jednego miejsca, tylko jakimś czymś, co szerzej występowało.
A te filary, zdaje się, przenieśli gdzieś indziej i też je można obserwować. Tak, oprócz tego, jeśli chodzi o taką sferę kultową Filistynów, to Filistyni posiadali kąty kultowe w swoich domach i tam znajdowało się jakieś bóstwo lub posąg. Co ciekawe, to jest zwyczaj do dziś obecny w wielu miejscach na świecie. Na przykład jest kącik dla Buddy albo Marii, to już Filistyni mieli takie swoje kąciki. Tak. Nad takimi kątami kultowymi były różne naczynia kultowe, które też miały jakiś taki otwór, żeby je tam zawiesić nad tym ołtarzykiem. I co jest ciekawe, mam nadzieję, że teraz kogoś nie zgorszę, ale odkryto też różnego rodzaju figurki faliczne, które były elementem kultu Gai. Zresztą różnych takich odkryć, które są gorszące w archeologii, jest bardzo dużo. Mniej lub bardziej, i te obiekty mogą być związane z biblijnym terminem ofalim, który jest zazwyczaj tłumaczone jako hemoroid albo guzy. Że Filistyni wykonali coś takiego po przejęciu Arki Przymierza. Jest to słowo, które nie ma dobrych biblijnych paraleli i jego tłumaczenie jest problemem dla ludzi, którzy właśnie to tłumaczą. Właśnie propozycją Arena Meyera jest to, że tymi guzami czy ofalim były właśnie tego typu obiekty, jakie Filistyni normalnie wykonywali dla swojego kultu, i że właśnie to miało być takie podwójnie upokarzające, że musieli oddać takie coś ze złota Bogu izraelskiemu, żeby pokazać, kto tutaj jest prawdziwym Bogiem, że to miało być takie podwójne upokorzenie. Nie wiem, czy jest to poprawna interpretacja, czy nie, ale jest to coś, co uznałem, że warto wiedzieć, że na kształt że to może być to. Wrzodów, jej tych my. Tak, no właśnie, jak by miały wyglądać złote wrzody, to jest pytanie. Dlatego właśnie możliwe, że to było coś w tym tego rodzaju. No, odkryto też tam znowu naczynia kultowe o charakterze właśnie bardziej minojskim, czyli znowu tam z Krety i okolic Grecji. Kolejną ciekawą rzeczą związaną z kultem filistyjskim jest ołtarz z Gat. Został on niedokończony, miał dwa rogi. Jego wymiary były to łokieć na łokieć na dwa łokcie i są to wymiary podobne do ołtarza izraelskiego kadzidlanego, który został opisany w Exodus 32. Przy czym ten ołtarz miał tylko dwa rogi. Jest to ciekawe, ponieważ większość ołtarzy właśnie z Bliskiego Wschodu miała cztery rogi, a z kolei tradycją zachodnią było posiadanie dwóch rogów. I to może być połączenie, przykład połączenia lokalnych i własnych tradycji przez Filistynów. Tak ten ołtarz wygląda. Ołtarz kadzidlany z Gat. Widzimy, tylko dwa rogi. To jest też ciekawe, że w Biblii to jest opisane, że ołtarz na przykład miał być z jednej bryły kamienia. Tutaj widzimy, że też wygląda na to, że to jest z jednej bryły, ale tylko dwa rogi, a nie cztery. Ołtarz kadzidlany z Gat. Ale nie z kamienia. Metalurgia. To jest właśnie rzecz, gdzie archeologia się nie zgadza z Biblią, bo według znalezisk archeologicznych wczesna metalurgia w epoce żelaza jest tylko u Izraelitów, a nie u Filistynów. I uważa się, że jest to zniekształcenie rzeczywistości przez tekst biblijny. Ale jednocześnie moja uwaga jest taka, że to jest fenomen, który można wytłumaczyć na bardzo różne sposoby. Na przykład w taki sposób, że okres trwania tego embargo w księgach Samuela mógł być relatywnie krótki i właśnie wynikać z wcześniejszego doświadczenia Filistynów z problemami w metalurgii. To znaczy mieli problemy, bo Izraelici mieli lepszą technologię, więc w jakiś sposób pokonali Izraelitów, zmusili ich, żeby Izraelici do nich zaczęli przychodzić i jakby zagarnęli tą dziedzinę, więc to niekoniecznie musi sobie przeczyć, mimo że tak pozornie jest taka sprzeczność, to jednak jak się uważnie przyjrzymy, to niekoniecznie ta sprzeczność musi wystąpić.
Mi się zawsze wydawało, że Filistyni nabyli umiejętności obróbki żelaza w czasie wędrówki z Krety, wtedy kiedy Hyksosów pokonali. Bo Hyksosi posiadali, posiadali umiejętność wytopu i wykuwania broni z żelaza. No właśnie, nie ma tych znalezisk, które by to potwierdzały, ale zawsze może się zmienić coś. Zawsze może się coś zmienić z jakimś odkryciem. No w tej chwili się to tak widzi, że właśnie nie mieli tej technologii. Ale no mówię, no często jest tak, że mówi się, że nie mieli, a może jakieś odkrycie to zmienić. Taka jest na dzisiaj interpretacja i rozumienie. Teraz trochę o Goliacie. Imiona takie jak Goliat czy Achisz sugerują niesemickie pochodzenie Filistynów z trochę dalszych obszarów i znane są nieliczne inskrypcje filistyńskie z imionami i nazwami niesemickimi. Znane są też inskrypcje filistyńskie, które oni przynieśli ze sobą, ale nikt ich dotychczas niestety nie odczytał, jeśli chodzi o te wcześniejsze, bo późniejsze inskrypcje już przejęły lokalny system pisma i te są już odczytane. Przy czym jednocześnie Filistyni zachowali swoje oryginalne imiona. I tutaj ciekawym odkryciem jest tak zwana inskrypcja Goliata. Nie dostarcza ona co prawda imienia Goliat, ale dostarcza imienia czy też imion podobnych do Goliata, co znowu jakby potwierdza tło kulturowe historii o Dawidzie i Goliacie. To nie jest imię Goliat, ale zdaje się, że jest to imię Anwat. Zdaje się, że tak jest mniej więcej tłumaczone. Tak, w Biblii występuje dwóch Goliatów, nie? No, jeżeli to było ich imię typowe, to tych Goliatów to pewnie mogli mieć dosyć dużo. No. Jednemu psu górek. No dokładnie. Więc tak wygląda ta inskrypcja Goliata w cudzysłowiu z tym imieniem właśnie, które ma podobną etymologię do Goliata. Jednocześnie a propos tego, czy Filistyni usunęli Kananejczyków, czy raczej się częściowo z nimi zmieszali. Pewne obiekty, które były ważne dla Kananejczyków, odgrywały także ważną rolę dla Filistynów. I na przykład przykładem są wyroby z kości słoniowej, takie specyficzne, które były na przykład bardzo podobne dla XII wieku w Megiddo i dla X wieku w Gat. I tak wygląda to znalezisko z Gat. Z Megiddo niestety nie znalazłem zdjęcia, tylko to widziałem na prezentacji, na takim wykładzie w internecie, to z Megiddo nie mam, tylko z Gat niestety. To jest jakaś miska, tak? Tak, to jest taka miseczka. To jest taka miseczka. Więc to było z kości słoniowych i takie wyroby zazwyczaj dosyć długo trzymano, bo one były cenne. Co do relacji filistyńsko-izraelskich, to były one relatywnie skomplikowane. Na przykład odkryto w Gat naczynie wykonane w Jerozolimie albo okolicy i ono posiadało hebrajską inskrypcję. Było to imię Abijam bądź podobne. Tą inskrypcję odkryto w przestrzeni kultowej. To też nie świadczy najlepiej o wierności Izraelitów wobec Boga Jahwe. Ale też właśnie pokazuje te skomplikowane relacje izraelsko-filistyńskie, że to nie były tylko wojny. Zresztą narracja biblijna też pokazuje, że te relacje były skomplikowane. Czytamy o Izraelitach, którzy byli u Filistynów, w samej narracji o Dawidzie, o tym jak Dawid przeszedł też w pewnym momencie pod władanie króla Gad, że ten najpierw uciekł, potem do niego wrócił, potem był jego zaufanym. Później prawie walczył z Izraelitami po jego stronie. No te relacje to nie była taka prosta rzecz, że to nie były tylko wojny, one były trochę bardziej skomplikowane.
O tak, też właśnie to działało w dwie strony, że też na przykład przecież o Dawidzie czytałem, że miał oddziały keretytów i peletytów. Czy też o uciekinierach za czasów Salomona, czy za czasów Dawida, że na przykład uciekinierzy z Jerozolimy uciekali do Gat, a z kolei z Gat do Jerozolimy. Jeden ze szpiegów Dawida, czy to był szpieg? Nie, czy jeden z żołnierzy, to był chyba żołnierz Dawida, kiedy uciekał przed swoim synem, właśnie dopiero co wtedy uciekł z Gat. I to też ciekawa historia i się przyłączył do Dawida, więc to były skomplikowane relacje. Także po tym, jak Gad został zniszczony trochę później, już w IX wieku przez Hazaela, są znaleziska, które świadczą, że prawdopodobnie Ezechiasz próbował inkorporować to terytorium, ale Asyryjczycy szybko go zmusili, żeby zaprzestał takich śmiałych ruchów. No i od momentu zburzenia Gat w IX wieku przed naszą erą i przy okazji Biblia jest jedynym źródłem historycznym, które o tym wspomina. Gdyby nie Biblia, to byłoby to wydarzenie nieznane z innych źródeł, tylko z archeologii. Poświęconych jest temu całe pół wersetu. I później i w relacji biblijnej, i w jakichś właśnie dokumentach światowych Gat znika ze sceny. Inne miasta jeszcze przetrwały, ale w końcu zostają zniszczone przez Babilon i później następuje koniec obecności Filistynów na arenie międzynarodowej. Jest to ich koniec. Nie wiem, czy ktoś po nich tęskni, ale chyba niekoniecznie. I teraz już chciałbym przejść do ostatniego tematu, który też nie jest zbyt dobrze znany, bo o Filistynach, jak widać, wiadomo dużo. Ja opowiedziałem trochę, ale o Filistynach wiadomo naprawdę sporo. Można w ten temat się wgłębiać więcej. A z kolei o wczesnej państwowości izraelskiej, czyli o dynastii Saula, wiadomo znowu relatywnie niewiele, ale różne źródła pozabiblijne i biblijne świadczą o jej istnieniu. Jedną rzeczą, która jest ciekawa z punktu widzenia archeologii, jest tak zwany płaskowyż Gibeon Betel. Jest tam około 30 stanowisk właśnie z okresu epoki żelaza 1, czyli to jest tak powiedzmy 1200 do 1000 mniej więcej. To jest niewielki płaskowyż, ma mniej więcej 15 na 20 km na północ od Jerozolimy i część tych stanowisk została przebadana, na przykład Gibeon, Betel, Mispa czy Et-Tel, jak też kilka innych, i stanowiska te były chronione przez mury kazamatowe, które też posiadały przylegające do nich domy filarowe. I właśnie ceramika w nich jest datowana na okres żelaza 1, czyli mniej więcej czasy Saula. To nie są mury kazamatowe z tego miejsca, akurat to są z Hazor, ale w ogóle, żeby wyjaśnić, co to jest mur kazamatowy. To był mur, który polegał na tym, że jakby on miał dwie części, a w środku był pusty. I takie mury tworzono dlatego, że one były po prostu tańsze w produkcji. Tak, wyglądały groźne, a były tańsze w produkcji. Dopiero w późniejszych czasach, kiedy Asyryjczycy trochę rozwinęli sztukę wojenną, to zmusiło niejako ludność, żeby tworzyć wytrzymalsze, trwalsze mury, ale właśnie dla celów oszczędnościowych tworzono takie mury z pustą przestrzenią w środku. Więc to są mury kazamatowe. Właśnie te stanowiska były nimi otoczone. I ta przestrzeń tego płaskowyżu Gibeon Betel była relatywnie mała, ale była tam duża sieć fortyfikacji, które musiały być wzniesione w ramach zorganizowanych prac publicznych. No, tak samo się nie zbudowało, a żeby, że tak powiem, skrzyknąć ludzi, materiały, zorganizować to wszystko, na potrzebny był centralny autorytet. I to właśnie pokazuje, że tam musiał być jakiś centralny autorytet. Jednocześnie a propos tych stanowisk, w pewnym momencie zostały one opuszczone, chociaż nie zniszczone. Inne okoliczne stanowiska
też funkcjonowały bez widocznych śladów zniszczeń w omawianym okresie. Pytaniem jest, czy te stanowiska zostały opuszczone w jednym czasie, czy w większej rozpiętości czasowej, ale jednak jest ten fakt, że wzniesiono jakimś dosyć dużym nakładem sił sieć fortyfikacji, a następnie ją opuszczono. Czyli tutaj widać, że prawdopodobnie mogło mieć miejsce, że był jakiś centralny autorytet i ten autorytet po prostu upadł w pewnym momencie. Data panowania Saula to jest też przedmiot debaty naukowej. Tradycyjnie jest to 1025 do 1005, ale różni naukowcy starają się pokazać inne, na przykład późniejsze daty, na przykład, że miałby panować w X wieku. No, jego centrum władzy znajdowało się właśnie w trochę innych miejscach niż tradycyjne centra władzy w Izraelu, takich jak Jerozolima, Samaria czy Sychem. A pewnym problemem związanym z Saulem jest identyfikacja stanowisk, bo na przykład w Biblii czytamy o Gibei, Gebie, Gibeonie i nie wiadomo, o ile dokładnie miejsc chodzi, a wszystkie te nazwy wywodzą się od rdzenia oznaczającego wzgórze. Także dokładne terytorium panowania Saula nie jest znane. Trochę mówi też o tym Biblia, na przykład w takim fragmencie, że panował nad Gileadem, Aserytami, Jezreelitami, Efraimem, Beniaminem, czyli nad całym Izraelem. Czyli tak jakby było jakieś takie terytorium, gdzie ta jego władza była większa i takie, gdzie miał może trochę mniejsze wpływy. No jest to też zagadka dla nauki, gdzie panował Saul. I sam fenomen Saula, czyli pojawienie się silnej jednostki, która zdobywa władzę i tworzy jakiś byt państwowy, który jest większy niż obszar państwa miasta, nie jest czymś niezwykłym. Tego typu jednostki się pojawiały na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w momencie, kiedy imperia czy lokalne królestwa były słabe bądź skłócone, czyli to, co mówiłem wcześniej, nastąpił upadek imperiów w około roku 1200 i to pozwalało na wykształcenie się różnych nowych tworów politycznych i Saul też z tego wyraźnie skorzystał. Jeśli pamiętamy śmierć Saula, to pamiętamy, że jego zwłoki zostały, zdaje się, wywieszone na murach Bet-Shean i Bet-Shean w omawianym okresie był najprawdopodobniej twierdzą egipską. Jednocześnie znajduje się daleko od terytorium filistyńskiego Pentapolis. Więc to też może świadczyć, że gdzieś w tych relacjach między Izraelem a Filistynami też mógł jakąś rolę odgrywać Egipt. To jest taka ciekawa rzecz z archeologii. Tutaj widzimy właśnie, gdzie jest Pentapolis, a gdzie Bet-Shea. No to jest kawałek. Bet-Shea nad tym żółtym. A, widzimy, tak. Bet-Shea, a Gaza widzimy tam bardziej nad morzem. To jest pewien kawałek. No i to jest tyle, co miałem przygotowane na dzisiaj. Jak widzimy, też o Saulu właśnie niewiele wiadomo, ale są pewne przesłanki, które wskazują, że coś takiego miało miejsce z punktu widzenia archeologii. Następne okresy, może jeszcze okres Dawida też nie jest tak dobrze zbadany, ale zwłaszcza te późniejsze są faktycznie dużo lepiej zbadane, dużo więcej wiadomo na ich temat. Na następnym wykładzie właśnie opowiem o czasach Dawida i Salomona, o zjednoczonej monarchii Izraela i z tym, co jest z nią związane, a jest dużo problemów i, że tak powiem, debaty naukowej. Opowiem o Fenicjanach, o Królestwie Północnym po podziale, jak też o religii starożytnego Izraela. I ta część nie będzie przychylna dla Izraelitów. Raczej pokażę to, o czym mówiła Biblia, że byli dużymi bałwochwalcami. To jest literatura, z której korzystałem dla większości z tego, o czym mówiłem.
Ci autorzy są, że tak powiem, świeckimi autorami, niektórzy są trochę bardziej minimalistyczni, tacy jak Israel Finkelstein, który stara się na przykład bardzo pokazać, że Dawida i Salomona, że byli bardzo słabymi władcami, na przykład Amichai Mazar jest takim bardziej, trochę bardziej w stronę maksymalizmu archeologiem, ale nie jest maksymalistą, to od razu mówię, ale trochę się go przyjemniej czyta. No to są ci autorzy właśnie. To jeżeli jakieś pytanie, to może zaraz tutaj zapytać, a ja już dziękuję za uwagę i za wytrwałość osobom, które zostały do końca i zapraszam na następny raz. Dziękuję.